Damian Bieńko. Kojarzycie chyba chłopaka, nie? Szczególnie chyba Wojtek. Masz słuchawki? Czekaj, bo aż mi słuchawki wypadły. Kojarzymy go znakomicie, oczywiście. Tak. Oczywiście chciałbym właśnie o tym pogadać, bo... A my nie chcemy. Niszczy ale, was... Ale przepraszam, posłuchaj, Adrian, ale Adrian, poczekaj. Posłuchaj, jedna rzecz. A my nie chcemy. Następny temat. Powiem ci tak. Ale nie, Wojtku, no. jeśli tylko mogę, z szacunku. Proszę bardzo. Jeśli was tak obraża, mówi takie rzeczy, punktuje was... Oczywiście, to ja nie mówię, ale że to jeszcze jest prawda, raz, Adrian, was, Adrian, ale jeszcze raz. To czemu nie pójdziecie do sądu? Adrian, ale jeszcze, Adrian, ale jeszcze raz. A my nie chcemy o tym rozmawiać. No jaki masz problem? Dlaczego nie pójdziemy do sądu? Ja ci powiem, dlaczego nie pójdziemy do sądu. Bardzo prosto. Bo my do sądów nie chodzimy. My będziemy sądy tworzyć. Jak przyjdzie moment, że sądy będą nasze, to Damiana się odłowi i skaże. Na szczęście wszystko jest nagrane, co powiedział. I on wcale nas nie punktuje. Spokojnie. On po prostu żyga na nas. I chce za wszelką cenę zostać redaktorem mediów narodowych. Chce zostać. I oni mu to obiecali, że on będzie tym redaktorem mediów narodowych. Nie wie, tylko biedny chłopczyk nie wie, że potraktowany został jak papier toaletowy. I tyle. To, co powiedział, mało, że się nie trzyma kupy, to jeszcze jest stek kłamstw. No wiesz, słuchaj, jak sobie wyobrażasz? W 2016... Wojtek, ale nie muszę to powiedzieć. Poczekaj! W 2016 roku, 17 roku miałem 56-57 lat. Czy naprawdę myślisz, że chłopczyk, który ma 20 lat, miał mi coś do zaproponowania? Pisał mu teksty? No, uczył mnie, co to jest falanga? No kurwa, słuchaj, ja reżyserowałem sztuki szekspirowskie. Ja reżyserowałem koncerty estradowe. Ja odebrałem bardzo gruntowne wykształcenie. Jestem podwójnym magistrem. Pisałem pracę dyplomową Ryszard III Williama Szekspira, Studium o władzy i wolności. Naprawdę myślisz, że chłopczyk, który nie skończył gimnazjum, mógł mnie czegokolwiek nauczyć? Jego megalomaństwo jest, wiesz, gdyby mogło latać, to on by unosił się jak balon w stratosferze. A jedyne miejsce, w którym on może latać, to jest... Więc słuchaj, my nie chodzimy do sądów, my nie donosimy, bo sądy nie są nasze. Jak będą nasze sądy, będziesz sędzią w naszym narodowym sądzie, to my Damiana do sądu zaciągniemy za kłamstwa, pomówienia, ale tak naprawdę świetnie się bawimy, ponieważ on pięknie rozgrywa media narodowe i powiem ci więcej. Ja trzymam kciuki za Damiana, żeby przejął media narodowe, bo się dopiero taki fajny burdel tam zrobi. On ich wszystkich tak skołuje, dlatego że on ma cel. On ma cel. Nie, on nie ma celu. Ma cel być redaktorem mediów narodowych. Nie, on nie ma celu. Jemu cel wyznaczono, przypominam ci. A, może. Adrian, czy jesteś zadowolony tą odpowiedzią? I kończymy temat. Znaczy, i tak nie, ale oczywiście nie będę ciągnął tego tematu, bo ja nie chcę... Nie ma co ciągnąć, Adrian, no słuchaj.